zginie Władysław Warneńczyk. Ale początkowo nie było takiej pewności, czy zginął. Wielu uważało, że może ocalał, że może dostał się do niewoli, że może został ranny, że może wróci. W związku z tym czekano z wyborem nowego władcy. Do tego jeszcze Kazimierz Jagiellończyk, Władysław Warneńczyk, miał młodszego brata, który rządził na Litwie. Targował się przed objęciem władzy w Krakowie. Chciał bowiem wzmocnić swoją pozycję. Także mamy taką lukę w poczcie władców polskich między rokiem 1434, śmierć Władysława pod Warną, i koronacją Kazimierza Jagiellończyka, rok 1447. Wtedy to wielki książę litewski Kazimierz Jagiellończyk, syn Władysława Jagiełły, młodszy brat Władysława Warneńczyka, zostaje koronowany na króla Polski. Ja już mówiłem, że kiedy Krzyżacy przegrali pod Grunwaldem, nie zmieniło się wiele na mapie Europy. Państwo krzyżackie niewiele ziem straciło na skutek tej klęski. Natomiast potęga tego państwa zaczęła się kruszyć, walić. To państwo z każdym rokiem stawało się coraz słabsze. Coraz mniej popularne na Zachodzie, coraz słabsze państwo krzyżackie próbuje ratować swój potencjał, podnosząc podatki. Podnoszenie podatków napotyka na opór ludności. Wysokie podatki tłumią handel, rujnują gospodarkę, powodują opór ludności. Aby wymusić płacenie wysokich podatków, Krzyżacy zwiększają terror. Terror znowu powoduje jeszcze większy opór. Czyli mamy narastającą niechęć do krzyżaków poddanych państwa krzyżackiego. Ale ta niechęć ma też inne źródła. Mieszkańcy państwa krzyżackiego widzą, co się dzieje w niedalekiej Polsce. Widzą, że szlachta, która mieszka nie tak daleko, za granicą, ma swoje prawa, ma swoje przywileje, nie może być aresztowana bez wyroku sądowego, a oni sami doświadczają na co dzień przemocy krzyżackiej. Oni sami nie mają żadnej ochrony przed gwałtami krzyżackimi. Widzą, że w Polsce są niskie podatki, a krzyżacy nakładają bardzo wysokie podatki. Prusy, mieszkańcy Prus w dużej mierze żyli z handlu. Gdańsk, potężne miasto. I teraz ten handel jest utrudniony przez istnienie państwa krzyżackiego. Kupcy kalkulują, kupcy myślą. Narasta taka świadomość, że przyłączenie się do Polski opłaca się i w wymiarze społecznym. Polscy władcy lepiej traktują poddanych niż krzyżacy. I w wymiarze ekonomicznym, bo niższe podatki, bo łatwiejszy handel z Polską, bo większa możliwość dorobienia się pieniędzy. I teraz ten narastający konflikt między krzyżakami a ich poddanymi doprowadził 13 marca 1430 roku w Kwidzynie do założenia Związku Pruskiego. Ten Związek Pruski założyło Rycerstwo Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej oraz przedstawiciele 62 miast. W tym czasie w państwie krzyżackim było 88 miast, czyli mamy tutaj przygniatającą większość. Mamy tu tak potężne miasta jak Toruń czy Gdańsk. Cel powstania Związku Pruskiego jest dość prosty. Obrona własnych interesów ekonomicznych, wymuszenie na krzyżakach, zmiany polityki w państwie krzyżackim. No i zaczyna się taka trwająca wiele lat, mówiąc językiem potocznym, przepychanka między Związkiem Pruskim a władzami państwa krzyżackiego, a wielkimi mistrzami. Z jednej strony Związek Pruski naciska na rozwiązanie tych spraw z jego punktu widzenia istotnych, tych spraw ekonomicznych, społecznych. Z drugiej strony krzyżacy próbują przez negocjacje, częściowe ustępstwa doprowadzić do osłabienia czy wręcz odbicia Związku Pruskiego. Żadna ze stron nie jest gotowa na kapitulację. W związku z tym krzyżacy nie chcą spełnić żądań Związku Pruskiego. Związek Pruski nie chce ustąpić. Konflikt się przeciąga, krzyżacy więc wpadają na pomysł, że odwołują się do cesarza. Odbywa się sąd. Cesarz Fryderyk III w 1453 roku nakazał rozwiązanie Związku Pruskiego. Konsekwencja tego wyroku byłaby dla Związku Pruskiego zaprzepaszczeniem tej długiej walki z krzyżakami. Ponadto
przywódcom Związku Pruskiego no, groziły wyroki śmierci przy kontynuacji działań. W tej sytuacji Związek Pruski postanowił wypowiedzieć posłuszeństwo krzyżakom. Dochodzi do powstania antykrzyżackiego w Prusach, a delegacja Związku Pruskiego udaje się do Krakowa, aby prosić króla Polski, Kazimierza Jagiellończyka, aby przyłączył ich ziemię do państwa polskiego. Powstanie antykrzyżackie przynosi olbrzymie sukcesy. Udało się opanować większość miast i twierdz krzyżackich, w tym Gdańsk i Toruń. Tutaj mieszczanie rozżaleni na krzyżaków od razu zniszczyli krzyżackie zamki, symbole znienawidzonych rządów krzyżackich. Delegacja Związku Pruskiego 20 lutego spotyka się, jest przyjęta przez króla Kazimierza Jagiellończyka. No i przywódca tego związku, Jan Barzyński, wygłosił przemówienie, w którym między innymi padły takie słowa. Cytuję. Komturowie i posiadacze zamków nie sromali się bez przeprowadzenia sprawy, bez złożenia sądu, zabierać nam dobra i majątki, żony w oczach mężów i córki wobec rodziców porywać na pastę swoich lubieżnych uci. A tym, którzy się na takie krzywdy uskarżali, miasto wymierzania sprawiedliwości, zdejmowano głowę albo wydzierano mienie. Gdy więc twoja królewska mość, ja z wszystkim wiadomo, i co sam mistrz i zakon jawnymi wyznali pismy, jesteś zakonu tego nadawcą, uposażycielem i dobroczyńcą. Ziemie zaś pomorska, chełmińska i michałowska gwałtem, przemocą zostały królestwo polskiemu wydarte. Przeto udajemy się do majestatu twego z prośbą, abyś nas raczył przyjąć za twoich królestwa twego wieczystych poddanych i hołdowników i wcielił do królestwa polskiego, od którego jesteśmy oderwani. Poddajemy się dobrowolnie i z posłuszeństwem pod twoją zwierzchność i rządy, poruczając ci siebie, żony, dzieci i rodziny nasze oraz wszystkie miasta, wsie, zamki, miasteczka, bądź zdobyte przez nas, bądź zdobyć się kiedyś mające. Nie odrzucaj zatem próśb naszych, a przyjmij je razem od tych, których poselstwo sprawujemy. Jak widzimy, Jan Barzyński powołuje się na krzyżackie gwałty, powołuje się na historię, no i zwraca się do króla polskiego z prośbą o przyłączenie tych ziem do Polski. Widzimy tu też tą charakterystyczną dla średniowiecza zasadę pewnej wzajemności. Przekonanie, że władza nie jest władzą absolutną, że jeżeli władza narusza pewne zasady, jest władzą tyrańską, można tą władzę zmienić, czy można tą władzę odrzucić, czy tą władzę wypowiedzieć. W odpowiedzi na prośbę Związku Pruskiego Kazimierz Jagiellończyk wydał 6 marca 1454 roku przywilej inkorporacyjny. Czytamy w nim, cytuję w skrótach. Kazimierz z Bożej łaski, król Polski, wielki książę litewski, dziedziczny pan Rusi. Skracam tytuły. Postanowiliśmy, rzeczone rycerstwo, miasto, ziemian i wszystkich mieszkańców ziemi pruskiej, chełmińskiej, królewieckiej, lebląskiej, pomorskiej, położonych na lądzie i morzu, a chętniej dobrowolnie i z wszelkim podającym się posłuszeństwem pod naszą opiekę władzę i rząd przyjąć. Jakoż brzmieniem niniejszego pisma bierzemy i przejmujemy ziemię i państwa wyżej promienione Królestwu Polskiemu przywracamy. Z nim jednoczymy. Do niego włączamy i wcielamy z prawem uczestnictwa wszelkich korzyści, praw i swobód i nadań. Wszystkich biskupów, rycerstwo, ziemian, miasta i mieszkańców ziem rzeczonych równamy co do praw stanu i własności z mieszkańcami Królestwa Polskiego, a nadto obdarzamy ich tym dobrodziejstwem, że urzędy i godności dotąd w tych krajach zwyczajne i na potem utrzymane będą, a zamki i dzierżawy miast i majątków w pomienionych ziemiach nie obcym i cudzoziemcom, ale tylko rodowitym krajowcom wypuszczać się mają. Widzimy akt inkorporacji i widzimy bardzo ważne stwierdzenia. Jest mowa o tym, że mieszkańcy Prus dostają wszystkie te prawa, jakie ma polska szlachta. Czy również ten przywilej nie więzienia bez wyroku sądowego, nie zabierania majątku bez wyroku sądowego. Przed chwilą czytałem, że Jan Barzyński właśnie na to się oskarżał, że krzyżacy zabierają, gwałcą, mordują, że nie ma sprawiedliwości. Tutaj Kazimierz Jagiellończyk mówi, będziecie mieć te same prawa, co Polacy, czyli przywilej nietykalności osobistej i majątkowej.
ale mówi też o czymś równie ważnym, o tym, że zachowa odrębność tych ziem, pewną autonomię, że urzędy, jakie są w tych ziemiach, zostaną, nie będą zmienione, że władze na tych ziemiach będą sprawować mieszkańcy tych ziem, a nie ludzie na przykład z innych dzielnic Polski. Wybitny historyk, eseista Paweł Jasienica tak ocenił akt inkorporacyjny Kazimierza Jagiellończyka. Panowanie króla polskiego nie przyniosło niwelacji, nie naruszało odrębności ojcowizny pruskiej, drogiej jej mieszkańcom. Tylko dzięki takim sposobom Polska ówczesna przyciągała do siebie sąsiadów. Dalej jest rzeczą oczywistą, że Krzyżacy żadnej inkorporacji nie chcieli i nie uznali. No, żeby teraz ten akt prawny stał się realnie skutecznym, no, trzeba było wygrać wojnę z Krzyżakami. Początkowo wydawało się, że sprawa jest prosta. Okazało się, że taka prosta ta sprawa nie była. Król wzywa rycerstwo, aby no, podjąć działania wojenne, zwołuje pospolite ruszanie. Krzyżacy werbują wojska zaciężne. No i teraz zebrana szlachta wykorzystuje okazję. Król potrzebuje wojska, no jeżeli chce prowadzić działania wojenne, i wymusza na nim przywileje. I to jest przywileje w Cerekwicy, jeden z najważniejszych przywilei nadanych szlachcie, potem potwierdzony w Nieszawie. Król obiecuje szlachcie, że nie zwoła pospolitego ruszenia, nie nałoży podatków i nie wyda żadnego nowego prawa bez zgody szlachty. To jest bardzo istotny przywilej, który jest fundamentem demokracji, bo na tym polega przecież demokracja. Mówimy demokracja szlachecka. No bo tymi, którzy mieli wyrażać zgodę na podatki, zwołanie pospolitego ruszenia czy nowe prawa, miała być szlachta. Więc jest to jeden z tych kamieni milowych w procesie budowania demokracji szlacheckiej. Rok 1454, przywilej cerekwicki, potwierdzony później w Nieszawie, stąd często mówimy o przywilejach cerekwicko-nieszawskich. Wojska polskie idą na tereny państwa krzyżackiego, pod Chojnicami spotykają się z wojskami zaciężnymi i mimo dwukrotnej przewagi ponoszą sromotną klęskę. Ta klęska pod Chojnicami zadecydowała, że wojna nie była krótka, tylko trwała 13 lat. I ta klęska pod Chojnicami pokazała, że nie da się wygrać wojny przy pomocy metod jeszcze, które sprawdzały się w czasie bitwy pod Grunwaldem. Okazało się, że szlachta już w niewielkim stopniu przypomina rycerstwo jeszcze nawet przez 50 lat. To są ludzie odwykli już od wojny, których wartość bojowa jest bardzo niska i w starciu z najemnikami, z zaciężnymi żołnierzami, no po prostu ponieśli klęskę. Wojna toczy się, jak już mówiłem, przez 13 lat i jest toczona głównie przy pomocy oddziałów zaciężnych. Wówczas opinie najlepszych żołnierzy w Europie mieli Czesi i obie strony korzystają no, właśnie z czeskich żołnierzy. Najemnicy mają tą zaletę, że są wyszkoleni, że wojna jest ich rzemiosłem, którym poświęcają się bez reszty, że znają świetnie sztukę wojenną, natomiast no, są cyniczni, no bo walczą dla pieniędzy. Najemnikom jest wszystko jedno, dla kogo walczą. Byle ten, kto ich wynajął, zapewnił im dobre warunki, zapłacił im przede wszystkim, aby czuli się pod jego dowództwem bezpieczny. No i teraz Krzyżacy nie mają pieniędzy, aby opłacić najemników. I teraz ci najemnicy, którzy stacjonują w stolicy państwa krzyżackiego, w Malborku, rozpoczynają pretensje z Polakami, składają ofertę. Oddamy wam Malbork za pieniądze. I Polacy wykupują Malbork. Ta potężna twierdza krzyżacka, stolica ich państwa, Malbork, w 1457 roku zostaje przez Polaków kupiona od nieopłaconych żołnierzy zaciężnych. Takie kluczowe zwycięstwa w tej wojnie 13-letniej to jest rok 1462, kiedy to Piotr Dunin rozgromił wojska krzyżackie nad jeziorem Święciną i to jest rok kolejny, 1463, kiedy to floty gdańska i elbląga rozbiły flotę krzyżacką na Zalewie Wiślanym. Konsekwencją tych zwycięstw było całkowite już sparaliżowanie państwa krzyżackiego w sensie gospodarczym, przecięcie jego dróg handlowych, odcięcie go od
skutecznego zaopatrzenia z zewnątrz, więc już w roku 1464 rozpoczynają się rozmowy pokojowe, trwają długo, kończą się pokojem podpisanym w Toruniu w 1466. Jak już kiedyś mówiłem, ponieważ po Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim też podpisano pokój w Toruniu, więc te pokoje się numeruje. Pokój kończący wojnę z Krzyżakami 13-letnią nazywa się drugim pokojem toruńskim. Na jego mocy do Polski wraca Pomorze Gdańskie i ziemia chełmińska, czyli to, co było przedmiotem sporów polsko-krzyżackich od czasów Władysława Łokietka. Ale Polska obejmuje również ziemie, które wcześniej nigdy do Polski nie należały, czyli Malbork, Elbląg i Warmię. Jeżeli szukamy takiego momentu, kiedy no właśnie Warmia, tak, kiedy Elbląg stał się częścią państwa polskiego, no to jest to dopiero rok 1466. Wcześniej mieszkali tam pogańscy Prusowie, potem przyszli tam Krzyżacy i po raz pierwszy te ziemie znalazły się w obrębie państwa polskiego, no właśnie wówczas, w 1466 roku. Czyli odzyskujemy Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, zdobywamy Malbork, Elbląg i Warmię. Pozostała część państwa krzyżackiego ze stolicą w Królewcu, dzisiejszy Kaliningrad, uznała zwierzchnictwo Polski. Jan Długosz zapisał w swojej kronice: ja piszący te księgi czuję niemałą pociechę z ukończenia wojny pruskiej, odzyskania krajów z dawna od Królestwa Polskiego odpadłych i przyłączenia Prus do Polski. Teraz szczęśliwym mieniem siebie i sobie współczesnych, że oczy nasze oglądają połączenie się krajów ojczystych w jedną całość. Także Kazimierz Jagiellończyk doprowadził do tego, co Polacy zabiegali przez wiele lat. Odzyskania Pomorza Gdańskiego, a tym samym ujścia Wisły, a tym samym Wisła staje się tą główną arterią handlową. Polska będzie w wieku następnym tym przybrzeżem Europy, to zboże będzie Wisłą spławiane do Gdańska. Gdyby Gdańsk nie był w państwie polskim, pewnie wiek złoty nie wyglądałby tak, jak wyglądał. Mógł wyglądać w sensie gospodarczym, tak pomyślnie dla Polski. No, między innymi dlatego, że Kazimierz Jagiellończyk zdobył dla Polski Gdańsk, odzyskał dla Polski Pomorze i ten rozwój gospodarczy Polski mógł się szybko rozwijać. Państwo krzyżackie staje się lenem polskim o zmniejszonym terytorium. To, co najcenniejsze w dotychczasowym państwie krzyżackim Polacy zajęli, przetrwa w takiej formie nieco ponad 60 lat. Potem zostanie sekularyzowane, ale o tym już kiedy indziej. I zostało nam zagadnienie trzecie i ostatnie, czyli kwestia polityki dynastycznej Jagiellonów. Kazimierz Jagiellończyk był niezwykłym przedstawicielem dynastii Jagiellonów na terenie polskim, bowiem miał wiele dzieci i nie miał problemów z męskim potomstwem, a nawet miał problem odwrotny, z nadmiarem tego męskiego potomstwa. Władysław Jagiełło doczekał się synów, jak był w bardzo podeszłym wieku. Jeden z tych synów zmarł, więc jak umierał, miał ich dwóch. Wardeńczyk zmarł bezpotomnie. O Kazimierzu Jagiellończyku za chwilę. Popatrzmy na jego następców. Jan Olbracht zmarł bezpotomnie. Aleksander zmarł bezpotomnie. Zygmunt Stary też długo czekał, nie tak długo jak Jagiełło na męskiego potomka, ale dość długo. Miał dwóch synów, jeden umarł jako dziecko, więc kiedy umierał, miał jednego tylko następcę tronu. Zygmunt August umarł bezpotomnie. Kazimierz Jagiellończyk doczekał się 6 synów i 7 córek. Z tych 6 synów jeden został prymasem Polski, Fryderyk. Jeden zmarł w młodym wieku, został później ogłoszony świętym Kazimierz. 3 kolejno było królami Polski, czyli Jan Olbracht, Aleksander i Zygmunt, zwany później Starym. No a najstarszy Władysław, o czym za chwilę, został królem Węgier i Czech. Najpierw królem Czech, potem królem Węgier. Jak do tego doszło, że Władysław Jagiellończyk został królem Czech? Otóż władcą Czech był Jerzy Spodjebradu, czyli taki władca czeski, husycki, wyizolowany w Europie, wyklęty przez papieża, szukający jakiegoś wsparcia dla siebie. No i w 1468 roku, aby no, zapewnić sobie poparcie państwa polskiego, zawarł układ z Kazimierzem Jagiellończykiem, że po jego śmierci władcą Czech zostanie jego najstarszy syn, czyli Władysław. No i tak się dzieje w roku 1471. Jerzy Spodjebradu umiera, Władysław Jagiellończyk koronuje się na króla czeskiego. Czyli ojciec rządzi w Polsce, jego najstarszy syn rządzi w Polsce.
Czechach. W 1410 roku umiera król węgierski Maciej Korwin. No i teraz dochodzi do wojny między braćmi. Kazimierz Jagiellończyk, okojący ojciec, chciał, żeby kolejny synów objął jakiś kraj, czyli chciał, żeby królem węgierskim został Jan Olbracht, ale pretensje do tronu węgierskiego zgłosił Władysław Jagiellończyk. No i dochodzi do wojny między dwoma braćmi. Wojna dzieli również Węgrów. Jeden i drugi z tych władców ma swoich zwolenników. No ale ostatecznie tym, który jest w tej walce o władzę skuteczniejszy, jest Władysław Jagiellończyk. Czyli Jan Olbracht ostatecznie władzy na Węgrzech nie przejął. Władzę na Węgrzech objął Władysław Jagiellończyk, czyli mamy unię personalną czesko-węgierską. Jeden władca, Jagiellończyk, Władysław, rządzi na Węgrzech i w Czechach. Jan Olbracht królem Węgier nie został w 1410 roku, ale dwa lata później został królem Polski, bo w 1492 roku umiera Kazimierz Jagiellończyk. Rządy Jagiellonów obejmują wtedy cztery wielkie państwa europejskie, czyli Litwę, Polskę, Czechy i Węgry. Przy czym trzeba pamiętać, że te Węgry historyczne są o wiele większe od Węgier dzisiejszych, że te Węgry historyczne sięgają aż do Adriatyku. Chorwacja dzisiejsza należy do Węgier. Siedmiogród należy do Węgier, dzisiaj część Rumunii. Słowacja, dzisiaj kraj niepodległy, należy do Węgier. No więc jest to olbrzymi obszar. Jak patrzymy na ten obszar rządzony przez Jagiellonów, od Bałtyku do Morza Czarnego, od Morza Czarnego do Adriatyku, no to jest to olbrzymia powierzchnia. Więc z punktu widzenia polityki dynastycznej, nigdy wcześniej, nigdy później coś takiego się nie wydarzy, żeby no, członkowie dynastii rządzącej w Polsce rządzili na tak olbrzymim obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Tylko, że tak naprawdę niewiele z tego wynikało, no bo mimo, że rządził ojciec i syn, Władysław Jagiellończyk w Polsce, Kazimierz Jagiellończyk, mimo, że potem rządzili dwaj bracia, Jan Olbracht, Władysław Jagiellończyk, mimo, że potem rządził bratanek i wuj, czyli po śmierci Aleksandra królem Polski został Zygmunt zwany później Zygmuntem Starym, po śmierci Władysława Jagiellończyka władzę w Czechach i na Węgrzech przejął Ludwik Jagiellończyk, Zygmunt był jego wujkiem. Więc mimo tak bliskiego pokrewieństwa między władcą rządzącym w Czechach i na Węgrzech i władcą rządzącym w Polsce i na Litwie, to tak naprawdę każdy z nich się kierował polskim interesem albo węgierskim czy czeskim interesem. To współdziałanie było bardzo rzadkie. Kiedy dochodziło do jakichś problemów, no to władcy wybierali swój własny interes, interes swojego kraju, a nie patrzyli na te względy pokrewieństwa. A tak będzie chociażby w przypadku, kiedy Turcy uderzą na Węgry, dojdzie do bitwy pod Mohaczem, Zygmunt Stary, kierując się polskim interesem, nie pomoże bratankowi. Będzie zachował pokój z Turcją. Ale o tym też przy innej okazji. Więc ta polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka no, osiągnęła sukces w postaci objęcia dwóch ważnych tronów przez Jagiellonów i, tak jak już mówiłem, te obszary rządzone przez Jagiellonów ciągnęły się od Bałtyku do Adriatyku, od Adriatyku do Morza Czarnego. Jak już mówiłem, Kazimierz Jagiellończyk miał 7 córek, 5 dożyło pełnoletności. Wszystkie ojciec kochający dobrze wydał za mąż. Jeżeli teraz spojrzymy na panujące rody Europy, popatrzymy na współczesnych monarchów i pogrzebiemy w ich genealogii, to okaże się, że prawie każdy z nich ma wśród swoich przodków Kazimierza Jagiellończyka. Kazimierz Jagiellończyk umarł 7 czerwca 1492 roku w Grodnie. Pochowano go w Krakowie, no i był problem transportu zwłok. Lato, duża odległość. Jak sobie z tym poradzono? Otóż nagie zwłoki króla umieszczono w sosnowej tłumnie, dłubance i przykryto bardzo drogim materiałem, karmazynowym altebasem. W ostatnią drogę dano mu miedź i drewniane atrapy insygniów królewskich. Zwłoki obłożono warstwą niegaszonego wapnia, a wieko szczelnie przyciśnięto metalowymi obręczami. Całość owinięto kilkakrotnie grubą tkaniną nasyconą żywicą,
co miało gwarantować szczelność. No i w ten sposób zwłoki przewieziono do Krakowa i w Krakowie pochowano. Do dzisiaj, jak jesteśmy na Wawelu, możemy się pokłonić zwłokom Kazimierza Jagiellończyka. Już na koniec opinie XVI-wiecznych polskich autorów o Kazimierzu Jagiellończyku. Maciej Stryjkowski. Był wzrostu wysokiego, strzelistego, długiej, jasnej twarzy, łysy na głowie, mowy szpetliwej, obyczajów prostych, trzeźby, bo winy i miodu nie pijał. Małżonkę swą Elżbietę nad obyczaj miłował, a ona także jego. Maciej Zmiechowa zapisał. W biesiadach pobłażliwy i wytrwały, na trudy, zimno, dym i wiatr, upał najcierpliwszy, kler szanował, od poddanych żądał pieniędzy, o przyrzeczeniach pamiętał, był prawdomówny, pożyczki zwracał. Bez wątpienia zmarły w 1492 roku Kazimierz Jagiellończyk to jeden z najlepszych władców Polski. To właśnie Kazimierz Jagiellończyk buduje fundamenty pod potęgę Polski w wieku XVI. Nie byłoby wieku złotego, nie byłoby tego najlepszego okresu w historii Polski, gdyby nie długie i dobre rządy Kazimierza Jagiellończyka u schyłku średniowiecza. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.